Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Czarownice. To był ciepły, słoneczny dzień. Basia, Bartek i ich przyjaciele rozmawiali o czarownicach. Myślicie, że czarownice naprawdę istnieją? Zapytał Baltazar. I nocami latają na miotłach? Nie jestem pewien, wymamrotał Bartek. Bartek i Basia postanowili wrócić do domu. Wrócimy tu później. Może zobaczymy jakąś czarownicę, zaproponowała Biedronka. Zapakowali smakołykami koszyk piknikowy i wrócili na łąkę. Przez długi czas patrzyli w niebo, ale nic się nie wydarzyło. Chodź, Basia, wracamy do domu. Czarownice chyba nie istnieją. Ale Basia się zatrzymała. Bartek, właśnie słyszałam dziwny hałas zza drzewa. Bartek, liście się ruszają. Przestraszeni przyjaciele przytulili się. Nagle wyleciała czarownica. Bartek i Basia krzyknęli. Po chwili na niebie pojawiła się jeszcze jedna czarownica. Uciekaj, Bartku! Musimy się ukryć! Biegli najszybciej, jak mogli. Oboje ukryli się za krzakiem. Basia, szkoda, że nie ma z nami naszych przyjaciół. Wtedy na ziemi wylądowały czarownice. Zdjęły pelerynę i kapelusze, a potem się uśmiechnęły. Wasi przyjaciele tu są! To my, Matylda i Baltazar. Basia bardzo się rozzłościła. Naprawdę? Wy byliście czarownicami? Jesteście okropni. Bardzo się baliśmy. To miał być kawał, wyjaśnił Baltazar. Bartek też był wściekły. To był kiepski kawał. Pożałujecie tego. Przyjaciele ruszyli do domu. Teraz my im zrobimy kawał. Myślisz, że powinniśmy ich nastraszyć? Pewnie, powiedziała Basia. Mam pomysł. Matylda i Baltazar zostali na środku łąki. Co powinniśmy zrobić? Było im wstyd. Może to jednak nie był taki dobry pomysł. Bartek i Basia pobiegli do domu Biedronki i przebrali się za małe diabły. Założyli czarne stroje i czarne czapeczki. Dodali też małe rogi, żeby wyglądać dokładnie jak diabełki. Szybciej, Basiu! Niecierpliwił się Bartek. Widzę ich! Szybko wskoczyli za krzak i czekali, aż Baltazar i Matylda się zbliżą. Później wskoczyli i nastraszyli swoich przyjaciół. Pomocy! Diabły! I motyl i pszczoła krzyknęli. Teraz widzicie, jak to jest, gdy ktoś was wystraszy? Powiedział mały ślimak. Co? Czy to ty, Bartku? Zachowaliście się bardzo niefajnie. Niefajnie? Wasze czarownice były jeszcze bardziej straszne. Krzyknął Bartek. Nieprawda. Diabły były najstraszniejsze. Dość z tego! Powiedziała Basia. Skończcie tę głupią kłótnię. Bądźmy znowu przyjaciółmi. Obiecujemy, że nigdy już tego nie zrobimy. Ale wy też musicie obiecać, że nie będziecie nas straszyć. Masz rację. Zgodzili się pozostali. Chcecie przymierzyć diabelskie czapki? Zapytała Basia. Pewnie, a wy możecie przymierzyć kapelusze czarownic i posiedzieć na miotłach. Hurra, ale fajnie. Cieszył się Bartek. Latamy jak czarownice. Tak, zgodził się Baltazar. Jak prawdziwe czarownice. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Staś i łyżwy. To był mroźny zimowy dzień. Bartek i Basia spacerowali wokół jeziora.
Woda zamarzła i jezioro skuła gruba warstwa lodu. Chodź, Basia, poślizgajmy się! Zaproponował mały ślimak. Biedronka z radością się zgodziła. Bartek i Basia ostrożnie weszli na lód. Mocno trzymali się nawzajem i powoli zaczęli jeździć w kółko. Wkrótce zrobiło im się ciepło. Co jakiś czas przewracali się, ale nawet gdy to się stało, śmiali się i wracali do zabawy. Staś przyglądał im się z brzegu. Staś, musisz spróbować! Poślizgaj się z nami, to świetna zabawa! Powiedział do przyjaciela Bartek. Staś trochę się obawiał, ale w końcu zwyciężyła ciekawość. Krzyknął, gdy stopy zaczęły mu się ślizgać. W końcu upadł na pupę. Bartek i Basia podbiegli do niego. Pomożemy ci! Przyjaciele stanęli obok Stasia i ostrożnie ruszyli do przodu. Teraz cię puścimy i pojedziesz sam, powiedziała Basia. Ślimak i Biedronka puścili Stasia. Staś, wolniej! Krzyknęła Basia. Staś próbował się zatrzymać, ale nie udało mu się i wpadł w kolczaste krzaki. Pomocy! Wszędzie mam kolce! Bolą mnie rogi i to bardzo! Basia pobiegła sprawdzić, czy chrząszcz został ranny. Nie poddawaj się! Powiedziała Basia i owinęła kropkowaną chustką rogi Stasia. Po chwili na jeziorze pojawiła się piękna dziewczyna. Ze wspaniałą gracją przesuwała się po tafli. Hej, kim jesteś? Nazywam się Irenka. Jestem lodowym żukiem. Cześć, Irenka. To Biedronka Basia i chrząszcz Staś. Ja jestem Bartek, powiedział ślimak. Jak to możliwe, że tak pięknie jeździsz na lodzie? Zapytał Staś. Bo mam łyżwy, takie specjalne urządzenia, które pozwalają jeździć na lodzie, odpowiedziała Irenka. Trzeba przypiąć je do butów. Sama je zrobiłaś? Zapytał z ciekawością Bartek. Tak, to wcale nie jest takie trudne. Jeśli chcecie, dla was też zrobię łyżwy. Hurra! Hurra! Zawołali z radością przyjaciele. Bartek, Basia, Staś i Irenka poszli do lasu. Irenka przyglądała się gałęziom leżącym na ziemi i w końcu znalazła idealną. Wszyscy wzięli się do pracy. Piłowali i wbijali malutkie gwoździe. Każdy wykonał swoją pracę. Są gotowe, oznajmiła w końcu Irenka. Na stole leżały trzy pary nowiuteńkich łyżew. Bartek i Basia trochę się denerwowali, przypinając do butów łyżwy. Ale to Staś martwił się najbardziej. Bartek i Basia, trzymając się za ręce, weszli na lód. Irenka pomogła Stasiowi. Z łyżwami ślizganie jest dużo fajniejsze! Zaśmiał się Staś. Irenka przez długi czas trzymała Stasia za rękę, aż w końcu mógł się ślizgać sam. Szybko nauczył się skręcać, ruszać i zatrzymywać. Umiem już jeździć na łyżwach, powiedział na koniec długiego, ale radosnego dnia. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Balon na rozgrzane powietrze. Pewnego letniego popołudnia nad lasem rozszalała się burza. Biedronka Basia i ślimak Bartek przyglądali się jej przez okno. Silny wiatr wyginał drzewa i trzeszczał w dachach domów. Deszcz lał jak z cebra.
Gdy deszcz i wiatr wreszcie ustały, przyjaciele postanowili się rozejrzeć. Zobacz, Basiu, wiatr przewrócił to drzewo, powiedział Bartek. A deszcz wypłukał moje kwiatki, zauważyła Basia. Nagle pojawiła się Laura. Basia, Bartek, chodźcie szybko, ktoś się leży na łące. Przyjaciele znaleźli na łące leżącego chrząszcza. Ojej, co ci się stało? Jak masz na imię? Kim jesteś? Jestem Odetta. Mieszkam w górach, ale wiatr zwiał mnie aż tutaj. Do tego mocno uderzyłam się w głowę i uszkodziłam skrzydełka. Nie wiem, jak wrócę do domu, bo nie mogę latać. Zapłakała Odetta. Przyjaciele wzięli ją na ręce i zanieśli do domu Laury. Nie przejmuj się, powiedziała Basia. Pomożemy ci wrócić do domu. Jeszcze tego samego dnia Baltazar, Matylda i Staś przyszli zobaczyć się z Odettą. Myśleli, co zrobić, żeby mogła wrócić do domu. Najlepszy sposób to balon na rozgrzane powietrze, powiedział Staś. Ale z czego możemy zrobić taki balon? Zapytał Bartek. Możemy wykorzystać koce, poduszki i prześcieradła, zaproponowała Matylda. Zasłony i ręczniki też, dodał Staś. Przyjaciele natychmiast wzięli się do pracy. Zszyli wszystkie koce, zasłony, prześcieradła i ręczniki. Trochę im to zajęło. Odetta pomogła jak tylko mogła. Z każdym dniem była coraz silniejsza. Nawet głowa przestała ją boleć. Wszystko gotowe, powiedział w końcu Staś. Dziękuję, odpowiedziała radośnie Odetta. Hurra! Lecimy! Zawołał Bartek. Jej! Jak tu pięknie! Stąd widać cały las! Śmiała się Basia. Powoli zapadał zmrok. Gdy dolecieli na miejsce, Odetta krzyknęła z radości. Hurra! Jestem w domu! Dziękuję. Zostańcie u mnie na noc. Popatrzymy razem na spadające gwiazdy. Bardzo chętnie, odpowiedzieli przyjaciele. Odetta szybko przygotowała mały poczęstunek. Dała przyjaciołom pyszne ciasteczka i herbatę. Po kolacji wszyscy zasiedli przed domkiem Odetty i czekali na pojawienie się spadających gwiazd. Hurra! Widziałem spadającą gwiazdę! Zawołał uradowany Bartek. Ja też! Powiedziała Basia. I ja! Dodał Staś. Gdy zrobiło się zimno, przyjaciele wrócili do domu Odetty. Usiedli i oglądali gwiazdy przez okno. Każdy z nich wypowiedział życzenie i zasnął. Odetta życzyła sobie, by jeszcze kiedyś spotkać swoich nowych przyjaciół. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Pisanki. Nareszcie nadeszły święta wielkanocne. Matylda, Róża, Laura i Klara zebrały się w domku Basi, żeby pomalować pisanki. Ile pisanek musimy zrobić? Zapytała Róża. Pomyślmy. Jutro na pewno przyjdzie Bartek, ale także Baltazar, Staś, Edek, Bobby, Alfonso i Szymon. To oznacza, że każdy z nas musi zrobić po 7. Bierzmy się do pracy. Wyglądają wspaniale. Chłopcom na pewno się spodobają, powiedziała Matylda.
Pora wracać do domu. Muszę jutro wcześnie wstać, żeby przygotować chłopcom naleśniki. Dodała Matylda. Ja upiekę babeczki, powiedziała Róża. A ja jabłecznik, dodała Basia. Następnego dnia dziewczęta wstały wcześnie rano. Matylda od razu poszła do kuchni. Założyła fartuszek i przygotowała ciasto na naleśniki. Róża też założyła fartuszek i zaczęła ugniatać ciasto na bułeczki. Basia rozwałkowała ciasto, a Klara przygotowywała biszkopty. Laura wstała bardzo szczęśliwa. Chłopcy nigdy nie wstają zbyt wcześnie. Mam mnóstwo czasu, żeby przygotować szarlotkę. Postawiła na stole dużą miskę pełną jabłek. O rety. Jabłka rozsypały się na stole i zrzuciły na podłogę talerzyk z pisankami. Wszystkie się zniszczyły. Moje pisanki! Co ja teraz zrobię? Co dam gościom? Laura pobiegła prosto do domu małej Biedronki. Basia, zniszczyłam wszystkie pisanki, pomóż mi! Nie mam czasu, właśnie piekę ciasto, ale mam dwa niepomalowane jajka. Jeśli szybko je udekorujesz, wyschną przed przyjściem chłopców. Róża, moje pisanki się potrzaskały, możesz mi pomóc? Jestem bardzo zajęta, ale możesz wziąć 3 białe jajka. Jeśli się pośpieszysz, zdążysz je pomalować. Matyldo, pomocy! Muszę od nowa pomalować jajka. Wszystkie pisanki się potrzaskały. Wszystkie? Przykro mi, ale nie mogę ci teraz pomóc, bo spalą się moje naleśniki, ale możesz wziąć te 2 jajka, których nie pomalowałam. Klaro, stało się coś strasznego. Zniszczyłam wszystkie pisanki, które wczoraj przygotowałam. Proszę pomóż mi, bo nie zdążę pomalować 7 jajek. Laura poskarżyła się swojej przyjaciółce. Wiem, kto może ci pomóc. Chodź ze mną. Przyjaciółki pobiegły prosto do jaskini. Zaspany pająk wyszedł przed swój dom. Pomożesz nam, pająku? Zapytała Klara. Pisanki Laury się potrzaskały. Musimy zrobić nowe, ale mamy mało czasu. Chłopcy wkrótce ją odwiedzą. Skoro muszę, burknął pająk. Dziękuję, jesteś bardzo miły. Laura przygotowała farby i pędzelki. Razem zaczęli malować jajka. Pająk malował 3 jednocześnie. Są gotowe, powiedział pająk z szerokim uśmiechem na ustach. Laura podziękowała pająkowi za pomoc i ułożyła pisanki na talerzu. Wkrótce ktoś zapukał do jej drzwi. Otworzyła je i zobaczyła 7 chłopców. Wesołych świąt, Lauro! Chłopcy weszli do domku Laury. Każdy z nich wybrał sobie kolorową pisankę. Obawiam się, że nie mam dla was ciasta, powiedziała ze smutkiem Laura i opowiedziała chłopcom, co się jej przytrafiło. Nie przejmuj się, odpowiedzieli chłopcy. Zjedliśmy jabłecznik u Basi, bułeczki u Róży, naleśniki u Laury i biszkopty u Klary. Nasze brzuchy są pełne. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Święty Mikołaj. Był śnieżny poranek. Biedronka Basia odwróciła się do ślimaka Bartka i powiedziała: Bartku, dziś odwiedzi nas święty Mikołaj. Naprawdę? Zdziwił się Bartek. Tak, on zostawia prezenty w butach grzecznych dzieci. Nie zapomnij wystawić ich za okno. Wieczorem Bartek wyczyścił swoje buty i ustawił na parapecie. Był tak szczęśliwy, gdy kładł się do łóżka, że nie mógł zasnąć. Gapił się w niebo, by zobaczyć Mikołaja i jego renifery. Następnego dnia Basia wstała bardzo wcześnie. Od razu podbiegła do okna. Jej buty były pełne prezentów. Znalazła kolorowe kredki i czerwone jabłko. Bartek też podbiegł do okna. Był bardzo szczęśliwy. Chciał zobaczyć, co przyniósł mu święty Mikołaj. Ale... O rety!
Jego małe buty były puste. Bartek był tak smutny, że nie zauważył dużego worka w drugim oknie. Co chwilę zaglądał do butów, chciał z nich coś wytrząsnąć, ale buty były puste. Było mu tak przykro, że postanowił uciec. Święty Mikołaj nic mi nie przyniósł, a ja byłem bardzo grzeczny. Basia poszła odwiedzić Bartka. Hej! Zobacz, co dostałam od Mikołaja! Basia zaczęła się martwić. Pukała i pukała, ale Bartek nie otwierał drzwi. Gdzie podział się Bartek? Muszę go odnaleźć. Chrząszcz Staś, pszczoła Baltazar i motyl Matylda poszli razem z nią. Bartek! 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 Przyjaciele odnaleźli Bartka, gdy zapadł zmrok. Ślimak siedział na pieńku i płakał. Basia podbiegła do niego. Co się stało, Bartku? Czemu płaczesz? Święty Mikołaj nic mi nie przyniósł, a ja byłem grzecznym ślimakiem. Nie wygłupiaj się. Na pewno dostałeś prezent. Basia pocieszała przyjaciela. Może był tak duży, że nie zmieścił się w bucie, więc Mikołaj położył go gdzie indziej. Nie, nic mi nie przyniósł. Wydaje mi się, że święty Mikołaj nie istnieje. Właśnie wtedy na niebie pojawiły się sanie. Ciągnęły je dwa renifery. Ho, ho, ho! Mikołaj pomachał do dzieci. Mam nadzieję, że podobały się wam prezenty. Do zobaczenia za rok! Bartek był bardzo zdziwiony. Chodźmy wszyscy do Bartka poszukać jego prezentu. Mały ślimak od razu poczuł się lepiej. Chwilę po tym, jak weszli do domu Bartka, zauważyli wielką czerwoną paczkę. Zobacz! Twój prezent leżał w drugim oknie! Tam jest, taki cudowny! Bartek odpakował prezent. Dostał kolorowe dzwoneczki. Bartek potrząsnął nimi. Kolorowe dzwoneczki uderzyły o siebie i wydały uroczy dźwięk. Są piękne! Staś zawiesił dzwoneczki w drzwiach i wszyscy pożegnali się z Bartkiem. Szczęśliwy ślimak wskoczył do łóżka i zasnął przy dźwiękach dzwoneczków. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Żółta Biedronka. Wiosna nareszcie przyszła. Biedronka Basia zdecydowała, że czas najwyższy zrobić porządek w ogródku. Z szafy wyjęła szpadel i grabie, a na głowę założyła śliczną czapeczkę. Ledwie wyszła z domu, gdy usłyszała, że ktoś jęczy. Krzyś! Masz złamane skrzydło! Zauważyła mała Biedronka. Słońce zaświeciło mi prosto w oczy i uderzyłem w drzewo. Bardzo mnie boli! Odpowiedział kanarek. Wtedy pojawili się Bartek i Staś. Staś, pobiegnij po doktora Sowę. Krzyś złamał skrzydło, powiedziała Basia. Wkrótce przyleciał doktor Sowa. To bardzo poważne złamanie, powiedział z powagą. Delikatnie obwiązał bandażem złamane skrzydło kanarka. Wiesz, Basia, pewnego dnia powiedział Krzyś, na wyspie, z której pochodzę, też mieszka mała Biedronka. Naprawdę? Też jest czerwona w czarne kropki? Zapytała radośnie Basia. Jak ma na imię? Nazywa się Kasia. Nie jest czerwona, lecz żółta, ale kropki ma czarne, tak jak ty. Jest bardzo podobna do ciebie. Może polecisz ze mną do niej, gdy moje skrzydełko będzie zdrowe.
To wspaniały pomysł. Czy Bartek może polecieć z nami? Oczywiście. Na moich plecach wystarczy miejsce dla was obojga. Kilka dni później doktor Sowa odwiedził rannego kanarka. Z radością stwierdził, że skrzydełko Krzysia jest jak nowe. Kanarek podziękował Sowie za pomoc. Posadził Bartka i Basię na grzbiecie i poleciał na swoją wyspę. Wkrótce lecieli nad dużym jeziorem, na środku którego znajdowała się mała wyspa. Widzicie ją? Lecimy na tę wyspę. Moje gniazdo jest na czubku najwyższego drzewa. Trzymajcie się mocno, będziemy lądować. Krzyś wylądował idealnie. Bartek i Basia mogli zejść na ziemię. Nie złapiecie mnie! Zawołała Biedronka w pomarańczowej sukience. Krzyczała do małych pcheł, które ją goniły. Uważaj! Zawołała Basia, ale Biedronka wpadła na nią. Bardzo przepraszam, nie chciałam cię przewrócić. Nazywam się Kasia, a ty? O! Ty jesteś Kasia! Przylecieliśmy do ciebie! Jestem Basia! Pokonałam daleką drogę, żeby poznać moją kuzynkę. Kuzynkę? Zapytała Kasia z uśmiechem na ustach. Tak, ale masz czarne kropki, ale nie jesteś czerwona tak jak ja, tylko żółta. Masz rację, powiedziała żółta Biedronka. Chodź, pokażę ci mój domek, zaproponowała Kasia. Gdy tylko zobaczyli domek, Bartek i Basia zaczęli się śmiać. Mój domek wygląda tak samo, tylko że jest czerwony. Bartek, Basia i Kasia wybrali się na długi spacer po wyspie. Tam jest sosnowy las z małym strumykiem po środku. Sami zbudowaliśmy most. Z dumą wyjaśniła Kasia. A co jest na środku łąki? Wygląda jak zjeżdżalnia. Bo to jest zjeżdżalnia, ale taka wyjątkowa. Chodźcie, pokażę wam. Czy ja też mogę zjechać? Oczywiście, że możesz. Za mną. Powiedziała Kasia i zjechała na sam dół. Bartek, Basia i Kasia bawili się na zjeżdżalni, aż zaczęło robić się ciemno. Zrobiło się późno. Chodźcie, zabiorę was do domu. Powiedział Krzyś. Basia i Kasia wymieniły się czapeczkami. Szczęśliwej drogi! Życzyła im Kasia. Odwiedźcie mnie kiedyś. Było już bardzo późno, gdy Krzyś wylądował przed domkiem Basi. Księżyc świecił, a niebo pełne było błyszczących gwiazd. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Zamek z piasku. To był słoneczny, ciepły dzień. Bartek, Basia, Robert i Baltazar założyli kostiumy kąpielowe, wzięli łopatki, wiaderka i poszli na plażę budować zamki z piasku. Zobaczcie, jaki ogromny arbuz! Powiedział zaskoczony Baltazar. Weźmy go ze sobą. Na koniec dnia urządzimy sobie ucztę. Masz rację, Bartek. Zabierzmy go. Bartek, Basia, Robert i Baltazar ostrożnie toczyli arbuza. Ale gdy przyjaciele dotarli na szczyt górki, okrągły arbuz zaczął zjeżdżać ze stoku. Zatrzymajcie go! Krzyknęła Basia do przyjaciół. Robert wskoczył na arbuza, ale nie potrafił go zatrzymać. Maleńki żuk stracił równowagę i uderzył się w głowę. Soczysty arbuz toczył się dalej. Przyjaciele gonili go tak szybko, jak potrafili, ale owoc był dużo, dużo szybszy. Wtedy stała się rzecz okropna. Arbuz podskoczył do góry i rozbił się o ostry kamień. Nasz pyszny arbuz rozbił się na kawałki. O nie! Baltazar był bardzo smutny. Zamiast narzekać, po prostu go zjedzmy. Zaproponował malutki żuk. Przyjaciele usiedli na trawie i zaczęli zajadać arbuza. Opychali się słodkim owocem, aż ich brzuszki były pełne.
Lepiej pośpieszmy się, bo inaczej zabraknie nam czasu na budowanie zamków z piasku. Basia, czekaj! Polecę z tobą! Powiedział Baltazar. Ja też! Dodał Robert. Ale ja nie umiem latać. Zostawicie mnie tutaj? Zapytał Bartek i zaczął szlochać. Zbudujemy trawę ze skórki arbuza. W ten sposób Bartek będzie mógł popłynąć z nami na wyspę. Zaproponował Baltazar. Przyjaciele wybrali 4 mocne kawałki skórki arbuza. Jeden dla Bartka, jeden dla Basi, jeden dla Baltazara i jeden dla Roberta. Maszty zrobili z gałęzi, a żagle z dużych liści. Gdy wszystko było już gotowe, opuścili małe łódki na wodę. Wiatr szybko poniósł ich w kierunku piaskowej wyspy. Hurra! Żeglujemy! Powiedział Bartek z radością w głosie. Przyjaciele dotarli na wyspę, mając jeszcze mnóstwo czasu na zabawę. Zobaczcie, ktoś się zbliża! Ma wiaderko w ręce! Rzeczywiście, w ich kierunku szedł uradowany żuk. Kim jesteś? Zapytała Basia. Jestem Michaś, piaskowy żuk. Mieszkam tutaj i właśnie miałem zbudować zamek z piasku. Naprawdę? Zapytał Baltazar. Możemy się przyłączyć? Oczywiście, że możecie. Pobawmy się razem. Powiedział z radością Michaś. W piątkę zbudowali ogromny zamek z mnóstwem tuneli, wież i mostów. Teraz potrzebuję już tylko flagi na szczycie. Powiedziała Basia i narysowała na liściu portret Michasia. A flagę zatknęła na szczycie wieży. Świetnie wygląda! Czy to oznacza, że to mój zamek? Zapytał podekscytowany Michaś. Po zachodzie słońca Basia i przyjaciele pożegnali się z Michasiem i wyruszyli do domu. Dobranoc, piaskowy królu! Krzyknęła Basia, machając na pożegnanie swojemu nowemu koledze. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Wieża Roberta. To było słoneczne jesienne popołudnie. Malutki żuk Robert postanowił pobawić się swoimi kolorowymi klockami. Zbuduję ogromną wieżę. Powiedział do siebie i zabrał klocki na pobliską łąkę. W cieniu wielkiego dębu wysypał je na trawę. Z każdym kolejnym klockiem Robert miał coraz większe problemy, żeby dosięgnąć szczytu wieży. Musiał stawać na palcach. Właśnie miał położyć kolejny klocek, gdy stracił równowagę, a wieża rozsypała się na trawie. O nie, powiedział Robert. Będę musiał zacząć budowę od początku. Mały żuk zaczął budować od nowa. Wieża rosła i bardzo szybko zrobiła się ogromna. Ale? O rety! Żołędź z wielkiego dębu rozsypał wieżę Roberta. Moja śliczna wieża znowu się zniszczyła. To wina tego głupiego dębu! Powiedział głośno. Mały Robert zaczął od nowa, ale tym razem nie budował pod starym dębem. Układał kolejne klocki, gdy nagle pojawili się jego przyjaciele – Bartek, Basia i Staś. Jej, Robert! Zbudowałeś piękną wieżę! Zawołali wszyscy. Już prawie ją skończyłem, tylko muszę postawić na samej górze czerwony trójkąt. Ale wtedy powiał wiatr i przewrócił wieżę. Robert bardzo się rozzłościł. Nie mogę w to uwierzyć! Nie chcę już budować wieży! Wracam do domu! Przyjaciele pobiegli za nim. Robert, zaczekaj! Może razem odbudujemy wieżę? Nie chcę już budować! Zresztą nie da się ustawić wieży z tylu klocków! Poskarżył się Robert.
wszedł do domku i trzasnął drzwiami. Jak możemy pomóc Robertowi? Zastanawiała się Basia. Musimy znaleźć sposób, żeby go rozweselić. Wiem, co możemy zrobić, powiedział Staś. W domu też mam pudełko klocków. Przyniosę je i razem zbudujemy naprawdę ogromną wieżę. Wspaniały pomysł! Ja też mam w domu klocki. Ja też swoje przyniosę. Zbudujemy najwyższą wieżę na świecie. Bartek przywiózł swoje klocki w ciężarówce, Basia w taczce, a Staś przyniósł swój zestaw w dużym koszyku. Cześć, Robert! Zobacz, przynieśliśmy nasze klocki. Może razem zbudujemy ogromną wieżę? Zapytała Basia. Możemy ją ustawić w twoim domku, wtedy wiatr jej nie przewróci, dodał Bartek. O rety, ile klocków! Teraz zbudujemy najwyższą wieżę na świecie! Powiedział z uśmiechem mały żuk. Musimy już tylko ustawić czerwony trójkąt na szczycie. Ty to zrób! Zaproponował Staś. Hurra! Wieża już gotowa! Zawołali przyjaciele. Bartek, Basia i Staś pożegnali się z Robertem. Mały żuk położył się spać bardzo zadowolony. Zasnął bardzo szybko, spoglądając na swoją wieżę.